W życiu każdego z tych kapłanów, którzy dzisiaj stoją przed tronem Najwyższego, był kiedyś dzień, w którym klęczał przed swoim biskupem, by z jego rąk otrzymać święcenia. Wówczas ślubował wierność swemu boskiemu arcykapłanowi. Był wzruszony. Wtedy mógł tylko przed sobą ujrzeć krótki przeciąg czasu, wypełniony pracą i cierpieniem, walkami i ofiarami. Nad nim w tym samym momencie otworzyły się niebiosa. Wejrzał na niego z miłością Ojciec Niebieski i siedzący po jego prawicy odwieczny arcykapłan i przydzielił mu koronę, jaka się nikomu nie należy. Uczył się modlitwy. Poznawał wartość i znaczenie takich pojęć jak polskość, patriotyzm, wierność ideałom. Pewnego razu wpadł mi do ręki artykuł niemieckiego księdza. Ksiądz ten opisywał scenę, której był świadkiem przy łożu umierającej polskiej robotnicy. Pisał, jak to polskie dziewczę pragnęło się wyspowiadać. On był bezradny, bo nie znał języka polskiego. W końcu udzielił jej tylko rozgrzeszenia i sakramentu chorych. Kończąc ten artykuł, apelował w gorących słowach o polskich duszpasterzy dla tych tak bardzo opuszczonych Polaków. Artykuł ten wywarł na ojcu ogromne wrażenie. Pomyślał wtedy, że należy coś uczynić dla tych, którzy za chlebem opuszczają rodzinne strony. Postanowił, że kiedy zostanie kapłanem, to swój wolny czas poświęci tej tak bardzo ważnej sprawie. Tak nastawiony na tę nadprzyrodzoność, że właściwie argumentacją ciągłą jego to był Pan Bóg, to był Chrystus. Mamy stać się jedno z Jezusem. Jezus stał się człowiekiem. My stać się mamy Bożymi. Jezus przyjął naszą naturę. My mamy się przechrystusowić. Uczysz młodzież, patrz jak Jezus. Tomy można by pisać o tej pedagogice. Pracujesz w kuchni, w warsztacie, pielęgnujesz chorych. Patrz, jakby on tę pracę wykonał. Naśladuj go, kopiuj Jezusa. Każda kreska, która nie jest Jezusem, jest zniekształceniem, jest kłamstwem. Żyć, cierpieć, umierać jak on. Placówką ojca Ignacego Posadzego. Ojciec, ponieważ był słabego zdrowia, marzył o pracy w słupach. To była mała wieś i było wiadomo, że jeden z neopresbiterów pójdzie do tej parafii. Nominację na mansjonarza kolegiaty farnej w Poznaniu przyjąłem z trwogą. A jednak Poznań był dla mnie wielką łaską, pierwszą łaską startową. Jednakże napotykać tu miałem wyjątkowe trudności. Powiedział mi kaznodzieja prymicyjny, że życie moje kapłańskie będzie usłane cierniami.
W trzecim roku zupełne wyczerpanie oraz inne choroby. Tylko dzięki modlitwom dzieci, którymi się zajmowałem, Bóg przywrócił częściowo zdrowie. Zostaję prefektem seminarium nauczycielskiego i wykładowcą języka niemieckiego. W międzyczasie podejmowałem moje ulubione duszpasterstwo emigracyjne. Po podróżach po Europie, które były takim swoistym preludium do czegoś większego, była podróż, która w życiu ojca miała ogromne znaczenie, podróż do Ameryki Południowej jako inspektor wysłany przez kardynała Hlonda. Już przed wyjazdem zasugerował księdzu Posadzemu, że będzie zakładał nowe zgromadzenie dla posługi polskim emigrantom i widziałby jego osobę jako organizatora tej nowej wspólnoty zakonnej. Jestem zawsze gotów spełnić wolę Bożą. Myśl o zamiarach księdza prymasa nie dawała mi spokoju. Poszedłem do lekarza. Zdrowie miałem liche. Nie chciałem narażać księdza prymasa, że po roku lub dwóch będę musiał się wycofać z pracy. Lekarz po zbadaniu pokiwał głową. Zdrowie naprawdę słabe, ale ostatecznie można zaryzykować. Pojawił się na korytarzu, gdzieś go tam widzieliśmy, najpierw ojciec i tak się o nim szeptało, o to ten ksiądz, no słyszeliśmy o tym, że ojcem się go nazywa, ten ksiądz był daleko, jeszcze przed wojną, jeszcze był w Brazylii, był w Ziemi Świętej. To były pojęcia bardzo odległe, to dzisiaj wydaje się, że księżyc jest bliższy w naszym odbiorze, aniżeli wówczas tamte tereny. Więc ojciec tam był. Wiadomo, że to się płynęło statkami ileś tygodni do tamtych miejsc. No to już budziło taki swoisty czar, taką aurę wokół ojca. Zjawiłem się znowu u księdza prymasa. No więc cóż, chyba się ksiądz zdecydował. Jestem gotów spełnić wolę Bożą. Lecz jestem grzeszny, niedołężny, nie mam zdrowia, nie posiadam zmysłu organizacyjnego. A od czego Pan Bóg w niebie? Pan Bóg księdzu dopomoże. W tym dniu otrzymałem największą łaskę, łaskę powołania zakonnego. Moje życie zakonne rozpocząłem od 8-dniowych rekolekcji w Pustelni Dukielskiej. Po powrocie z pustelni praca w kancelarii księdza prymasa. Równocześnie pisałem artykuły o potrzebach wychodźstwa polskiego, o powstaniu nowego zgromadzenia. Myśmy tak za każdym razem, kiedy ojciec przemawiał, byli tak podniesieni na duchu, że gdyby wtedy tak ktoś powiedział, no to rzucają nas w ogień, no to idziemy w ogień, to by człowiek pewnie w tej swojej młodzieńczej takiej egzaltacji pewnie by się sekundy nie zastanawiał. I ojciec miał taką metodę, skoro ten wątek poruszam, miał metodę taką, że zawsze do nowicjatu przyjeżdżał co miesiąc, myśmy w Siembicach mieli nowicjat, przyjeżdżał co miesiąc z plikiem listów właśnie od księży tych z zagranicy i nam te listy czytał, było spotkanie zawsze z ojcem przed południem i nam te listy czytał i my się dzięki temu troszeczkę orientowali. Ojciec odbył rozmowę z kardynałem Hlondem na temat ewentualności utworzenia zgromadzenia żeńskiego. Prymas odpowiedział, że siostry mogłyby spełnić piękną rolę jako pomoc w pracy duszpasterskiej. Dla mnie osoba ojca Ignacego to był właśnie ktoś, człowiek,
w którego sercu był Bóg i ojczyzna. I to swoje bogactwo, bo tak trzeba nazwać, chciał przekazać swoim duchowym synom i córkom. Bardzo często powtarzał nam w konferencjach: jesteście specjalnie dla Polonii. Musicie tą Polonię ukochać. Pod koniec życia, pełen zadumy, stoi kapłan nad strumieniem czasu. Tam, gdzie wpada w wieczne morze, gdzie przyjmują go boskie ramiona i przeniosą w żywot wieczny. I widzi oczyma uwielbionymi, że wszystko wypełnione. Pan Bóg nie jest dłużny żadnego słowa, tak jak obiecał, wszystko spełnia. Tylko nieskończenie piękniej, wspanialej, aniżeli przeczuwał, aniżeli miał odwagę się spodziewać. Umierał, bo właśnie o ten ostatni etap, to naprawdę umierał z takim można powiedzieć, pokojem ducha. Co Pan Bóg zechce, co Pan Jezus raczy dać. Gdzież są cierpienia teraźniejszego czasu, trudy i ofiary Jego kapłaństwa, zapasy ze światem i własnym sercem, gorzkie godziny, bolesne rozczarowania, pełne niepokojów dni, nieprzespane noce. To wszystko raz było, dziś już nie istnieje. To wszystko jak czarny sen przemienia się w najszczęśliwszą rzeczywistość, jak nic w porównaniu z nieskończonością. Takie będzie po śmierci także moje kapłaństwo. Bylebym szczęśliwie przeszedł przez bramę śmierci z doczesności do wieczności. Bylebym tu, na ziemi, przyswoił sobie sztukę umierania. Umacniajcie się w duchu wiary. Niech ta wiara będzie dla was szlachetnym porywem ku doskonałości i ofierze.